Tak, witam w kolejnym Let's Playu. Niestety na tą chwilę Nosferatu nie skończę. Może jak będę miał lepszy dzień, będzie bardzo dużo chętnych do tego, żeby tam wrócić do zamku Draculi. Wtedy myślę, że będzie taka możliwość, aczkolwiek na tą chwilę po prostu nie mam serca do tej gry. Tym bardziej, że w moje ręce dostała się ta oto piękna, nowa, kolekcjonerska edycja Dead Space 2. Pewnie dużo wielu z was o niej słyszało. Jest moim zdaniem naprawdę fenomenalna gra. Przynajmniej jedynka, zobaczymy jak z dwójką. Będzie to kompletne, zagrajmy na ślepo. Nie grałem, nie odpalałem tej gry, znaczy odpalałem tylko do ustawień. Żeby ustawić wszystko, gra jest w angielskiej wersji, nie ma niestety polskiej jeszcze. Także co będzie trzeba, to będę tłumaczył. Polecam jednak też trochę angielskiego łyknąć. Język się przydaje. No ale o grze. Jedynka opowiadała o losach Isaaca Clarka. Gościa z załogi do naprawy statków kosmicznych. Pokrótce jego załoga trafiła na statek, na którym pracowała też jego dziewczyna. Okazało się, że nie mogli znaleźć nikogo żywego na tym statku. Za to znaleźli bardzo dużo potworów, nekromorfów. Okazało się, że statek wydobył ze skał jakiś artefakt, który obudził chyba stwory, coś takiego. Być może, mimo że grałem już w Dead Space 1, to nie ukrywam, że może do niej wrócę po przejściu tej gry, jako że naprawdę mi się podobała. Poza tym przy drugim przejściu tam bodajże są jakieś rzeczy odblokowane, więc zawsze to miła jakaś alternatywa. A tak jak mówię, mam kolekcjonerską edycję Dead Space'a 2, to się tam wiąże bodajże z dwoma rzeczami na pewno, z jakąś zbroją dodatkową i bronią. A poza tym jakieś tam bonusy typu płyta CD ze ścieżką dźwiękową. No ale tak, wizualnie wszystko jest na maksa, myślę, że komputer powinien to uciągnąć, chociaż nie jestem pewien, czy fraps nie będzie problemem. Niestety też na razie mamy ograniczoną ilość miejsca na dysku. Myślę, że kolejny filmik już będzie na nowym sprzęcie robiony, gdzie nie będzie nas nic ograniczać. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ale to mówię, może teraz robię ten pierwszy filmik, kolejny będzie prawdopodobnie w piątek dopiero. Być może w czwartek, ale myślę, że przed weekendem się nie wyrobię. Jeszcze raz wybaczcie wszyscy za długą, długą przerwę. Miałem problemy egzystencjalne. Po prostu nie mogłem się za nic zabrać, tym bardziej za Nosferatu. Także bez przedłużania, wszystko jest na maksa, klawisze są ustawione, myślę, że możemy zaczynać. Multiplayer też wypróbujemy kiedyś. Tak, new game. Aha, tam było też previously, czyli poprzednio Dead Space, ale to myślę, że nagram to przy okazji. A na razie rozkoszujmy się drugą częścią. Casual to jest taki easy, survivalist dla weteranów. Myślę, że na pierwszy raz będzie normal, będzie dobrze. Isaac, are you there? Come in, Isaac. Oh God, I'm so sorry, Isaac. Look at the time difference. No, I'll call you back later. It's okay. How you doing? Good. You're right, Isaac. The Ishimura is a great ship. I am so lucky to be serving aboard her.
Enjoy it while it lasts. You know they're gonna decommission her next year. Isaac. Thank you. For what? For just pushing me to do this. I mean, if it weren't for you, I never would have made it this far, because you made me stick with it. I'll just remember, I'm giving you up for 6 months so you can do this. You know what? We must be getting out of range there tonight. Isaac! You were drifting away for a moment there, Mr. Clark. I believe you were telling me about your nightmares that you've been having. About your dead girlfriend. What was her name? Nicole. I didn't want it to end like this. I really wanted to see you again. Just once. I loved you. I always loved you. Yes. Nicole Brennan. She was a senior medical officer stationed aboard a Planet Cracker-class vessel. Ishimura. USG Ishimura, yes. Part of a mining operation on Aegis 7. I understand communications went down shortly after their arrival. You were part of the repair mission. A mission for which you volunteered, am I right? What did you find aboard that ship, Isaac? I found something. What did they find aboard the ship, Isaac? The marker. Did you have contact with this marker? It made you see things, didn't it? Things you didn't want to see. It spoke to me. What did it say, Isaac? What did it say to you, Isaac? Isaac, can you hear me? Isaac, can you hear me? Dana, I found Isaac Clark. Repeat, I have him. Great work, Franco. Be careful, he's been out a long time. Oh, yeah. Okay. Good. Steady. We gotta get you out of this straitjacket. Where am I? Alright, I know you're confused right now. I can explain everything, but you gotta trust me, okay? Listen, you're in terrible danger. Niezbyt fajnie się to zaczyna. Jesteśmy w środku statku. Kurde. Niezbyt, naprawdę niezbyt fajne. Początek jest troszkę piękny. Jesteśmy na jakimś kolejnym chyba statku. Albo nie, jesteśmy na jakiejś kolonii. Chyba z tego co czytałem recenzję. I właśnie tak miało się zacząć, że byliśmy niby leczeni. Nie wiem, jakieś omamy mieliśmy. A następne co pamiętamy to, że jesteśmy w środku kolejnej masakry. Także po prostu pięknie. Ani latarki. Rozdział pierwszy. Żadnej latarki, żadnej broni, nawet rękami nie możemy ruszać. Po prostu zwiedzajmy. A wszystko to w HD. A, Safe Station. Już najpierw spróbujmy się wydostać z tego kombinezonu. Albo i nie. No dobra. Powiedzmy, ja lubię sejwować siebie. To jest zawsze moment odpoczynku. Zapisałem?
Zapisałem. Super szybko się zapisało, muszę przyznać. No dobra. To lecimy dalej. Początek był świetny. Po prostu. Nie spodziewałem się. O, koledzy. Dobra. Nie mam pojęcia, czemu oni do mnie strzelali. Aha. Dobra. Chcą zabić wszystkich. O, fajnie chodzi. Jakby się bał. Tak by się naprawdę bał. Obserwatorium.